Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię. Ciekawą partię, bardzo ciekawą partię, muszę przyznać, z zawodnikiem o 400 oczek mniej od Karlsena. Jak to możliwe, że spotkali się tutaj panowie w partii klasycznej przy szachownicy? Otóż trwa Liga Norweska, w której bierze właśnie udział Mistrz Świata i ciekawym jest to, że Magnus chce osiągnąć ranking 2900. No, trzeba przyznać, że bardzo odważna decyzja grając w tej lidze. I teraz cały myk polega na tym, że jeżeli Magnus wygrywa z zawodnikiem o 400 punktów mniej, no to zyskuje 0,8 punktu na rankingu, czyli na przykład w prostym rachunku, jeżeli wygrywa 10 partii, to zyskuje 8 oczek, a to jest bardzo dużo. Ja myślę, że to jest teoretycznie możliwe. Jeżeli remisuje, no to traci 4,2 na rankingu. To jest też dużo. Jeżeli przegrywa, no to nawet już nie chce liczyć. W każdym razie, jeżeli jedną partię przegra, no to jest stratny jedną partię na 10 to jest stratny na rankingu, więc no to jest takie dosyć trudne zadanie, jeśli chodzi o psychologię szachową, ale myślę, że ciekawe rozwiązanie, no w każdym razie przejdźmy do tej partii, bo niezwykle ciekawa, interesująca gra, muszę przyznać. Magnus rozpoczął E4, C6 odpowiedział przeciwnik, przeciwnika tutaj nie przedstawiam, bo strasznie trudne nazwisko, widać na obrazku jak się nazywa, także wybacz skoczek na f3, posunięcie d5 i posunięcie d3 zagrywa Magnus Carlsen no co ciekawe, nie wchodzi w jakieś takie teoretyczne tutaj zagrywki mistrz świata dziwna decyzja z jednej strony, ale może ufa sobie jeżeli chce wygrywać na siłę gry no zobaczcie, wymiana, wymiana to jest zresztą to jest taki bardzo ciekawy wariant dla białych mimo wszystko tutaj białe uzyskują bardzo taką wygodną grę, jeżeli czarna nie wiedzą jak grać no to wpadają w kłopoty Skoczek zagrywa na d7, skoczek z b na d2, posunięcie e5 tutaj do centrum, skoczek zagrywa na c4 i jest od razu atak na pionka, no więc tego pionka trzeba bronić i skoczek z f na d2. Niech nas nie zmylą te ruchy z koczkami, wszystkie to są takie typowe manewry w tym debiucie. Więc ja tu się nie będę mocno nad nimi rozwlekał. Zawsze zachęcam do głębszej analizy, jak kogoś to ciekawi. Skoczek zagrywa na C5 i posunięcie A4. Logiczne posunięcie, oczywiście. Tutaj łapiemy przestrzeń, troszkę nie pozwalamy zagrać B5. To jest też bardzo ważny element, jeżeli chodzi o takie pozycyjne granie. Od razu jesteśmy w ogóle w takiej, powiedzmy, grze środkowej, bez Hetmanów. To jest no taka ciekawa gra, goniec zagrywa na e6, wydawałoby się, że czarna tutaj nie ma już żadnych problemów, poniekąd jest to prawda, ale grając takie pozycje z mistrzem świata, czy białymi czy czarnymi, zawsze bym się tutaj obawiał oczywiście, b4, gdyż Magnus oczywiście bardzo dobrze rozumie te struktury, skoczek zagrywa na d7, posunięcie c3. W ten sposób białe złapały, złapały dużo przestrzeni na skrzydle hetmańskim. Skoczek na H6 i król zagrywa od razu na C2. Coś ciekawe, tutaj Magnus ani nie zagrywa posunięcia F3, ani nie zagrywa H3, żeby nie wpuścić skoczka. W ogóle zagranie skoczkiem na G4 teraz byłoby raczej zbędnym ruchem, z tego powodu, że gramy F3. No, na E3 nie można. Jakby skoczek zagrał na F2, to, to powieża G1, powiedzcie mi, jak ten skoczek ma wyjść. No, nie ma za bardzo jak wychodzić, więc jest sytuacja trudna, więc tak grać nie wolno oczywiście. Magnus to wie czarne to też wiedzą i skoczek zagrywa na F7. Skoczek na B3, czyli tutaj próbujemy uwolnić gońca. Skoczek na D6, tutaj szybka wymiana na D6 poszła. To są dobre zagrania. I skoczek na A5, bardzo sprytny ruch dzięki czemu ten skoczek stojąc na bandzie on teoretycznie jest słaby w ogólnych założeniach, ale w tym momencie nie jest słaby, dlatego że mocno uderza w obóz przeciwnika w punkt B7. Tutaj e, na przykład wieża B8 wchodzi w grę, ale czarne postanowiły zrobić roszadę, co jest ciekawe. I teraz ruch najlepszy według silnika. W ogóle, no, Magnus, wiadomo, bardzo dobrze rozumie te struktury. Bardzo dobra decyzja pod tytułem Gonic C4. Dlaczego to jest takie istotne i takie dobre? No, dlatego, że wymieniamy gońce białopolowe, a zwróćmy uwagę, że tutaj pionek jest na białym polu, a Pionki czarnych na czarnych polach. Głównie chodzi o strategię. Goniec y, potem po wymianie, jak nastąpi wymiana, wymiana na C4, to goniec na E3 będzie zdecydowanie lepszą figurą niż goniec D6. To takie strategiczne założenia. Ja często takie y, rzeczy powtarzam. To są myślę, że. Znaczy, to niby jest trudne, ale. Ten układ, akurat, chyba jest prosty w zrozumieniu. Nie zawsze tak jest, ale w większości przypadków tak to działa, jeżeli chodzi o te same gońce tego samego koloru i strukturę pionów. Goniec zagrywa teraz na E7, goniec zagrywa na E6. No tutaj atak na pionka, więc B6 zostaje zagrane. Wieża z Hanna D1, ostatnia figura wchodzi do gry. Zauważmy, że białe tutaj jednak cisną, nie widać konkretnych oczywiście działań, nie widać teraz jeszcze jakiejś ogromnej przewagi, ale przewaga pozycyjna jest jak najbardziej plan, tutaj białych jest prosty, będziemy próbować dociskać pionka A5. Król zagrywa na C7, i właśnie ten pionek na A5 zagrywa. Takie kąśliwe posunięcie, bo tutaj zauważmy, że atakujemy pionka B6. Za chwilę, jak wieża wtargnie na A7, to się robi już gorąco. Eee, I skoczek z gońcem pasywnie stoją, ale bronią jednak pozycji mimo wszystko. B5 zostaje teraz zagrane. I Magnus zagrywa nieoczekiwany ruch skoczek B6. Ha! No, niektórzy powiedzą, co to strata figury? Przecież zaraz sobie do tego wrócimy. Tylko zwróćmy uwagę, że byłaby alternatywa, aby zagrać skoczek na przykład na B2. No tutaj, pionek jest atakowany przez gońca, więc musi uciekać. I teraz skoczek zagrywa na, B, na D3. Tak mogłoby być. Skoczek z gońcem dobrze pilnują Polacy 5. No, ale pozycja jest nieco przytkana, można powiedzieć, i nie wiem, jak realizować tutaj dalej plan gry. Z, znaczy, plan gry dla białych może król B3, może potem C4, wcześniej może wieża C1, może coś w tym stylu. Nie wiem, jak tu Magnus by pograł, ale miał inny pomysł i właśnie zagrał skoczkiem na B6. Coś ciekawe, skoczek zagrał teraz na B8, ale zwróćmy uwagę, czy można zbić tutaj pionka. No, teoretycznie można, i teraz zobaczmy, że są bardzo ciekawe opcje. Jeżeli pionek zbija na b6, no to tutaj w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że król zagrywa na b8, tu zaraz wieża wchodzi na a6, jest figura mniej, ale siatki matowe się kreują, więc bezpieczniej byłoby tego pionka wziąć. Wieża zagrywa na a7, król b8 i goniec zbija na b6. Tutaj w tej pozycji Dosyć forsowne posunięcia następują, bo wymiana, wymiana, goniec D8. co jest ciekawe, nie można wybić, bo tracimy wieżę, więc taktyka tutaj jest istotna. Na przykład goniec C5, goniec C7. I w tej sytuacji ja nie widzę, jak białe miałyby progresować dalej. No bo, no bo nie ma żadnych słabości, a czarne stoją w miejscu. Mogą sobie grać po prostu wieżą. To jest ciekawe, co ma Magnus miał tu przygotowanego. No ale po skoczek B6 czarne zagrały skoczek B8. I po tym ruchu Magnus wybił na d8. Można byłoby zagrać trochę inaczej. Mianowicie a6 był bardzo ciekawym ruchem. Jeżeli pionek zbija na b6, no to tutaj na przykład gramy a7. No i partia już się sama wygrywa, więc no tutaj tak nie można. Po biciu na przykład tutaj na b6 jeszcze przepraszam najmocniej, w błąd was wprowadziłem. Posunięcie na A7 przegrywa y, białymi, dlatego że skoczek zagrywa na D7 i tutaj wieża broni. Mój błąd, wybaczcie, w, w obliczeniach. W tej sytuacji należałoby wybić najpierw wieżę i na przykład, jak wieża wybija na D8. Teraz gramy ruch A7. No i teraz, jak skoczek odejdzie na D7, no to dorabiamy i mamy przewagę jakości. No więc trzeba by było zagrać skoczkiem na A6, oddać figurę. Wieża A6 i wieża A8 z obroną. No i w tej sytuacji wieża B6 byłoby dobrym ruchem. Wieża A7, wieża C6, tutaj wymiana. I myślę, że w tej końcówce z pionem więcej Magnus by wydusił mimo wszystko spokojnie. Plan byłby prosty, król B3, C4 i pionka doprowadzamy. Potem. Zajmujemy bardzo ważne pole D5 y, królem, oczywiście. Poskoczek B8, jednakże Magnus tutaj wybił na D8. Nieco podobna sytuacja powstanie. Goniec wybił na D8 i A6 cały czas ten fajny motyw, że jak będzie zbity skoczek, to pionek idzie sobie do góry. No ale skoczek wybija pionka i teraz właśnie Magnus bardzo ciekawie zagrywa i to jest ruch, który daje przewagę mimo wszystko, skoczek C4. No niezwykle ciekawe zagrania tutaj prezentuje Mistrz Świata w tej fajnej, takiej teoretycznie równej pozycji, dlatego że jak, no zobaczcie, tutaj ta wieża łapie dużą aktywność, nie działa taki ruch z tempem, bo wybijamy i tam po prostu bijemy wieżą i kosimy dalej pionki. Więc tutaj czarne wybijają od razu na c4, wieża zbija na a6 i król d7. D 7 wieża zbiła na a7, goniec na c7 i zauważmy, że jak na przykład goniec na b6 zagrywa, to wieża się broni grając c8. W każdym razie tutaj czarne przechodzą do takiej totalnej defensywy. No, marzeniem czarnych jest oczywiście zremisowanie partii z mistrzem świata po takiej ładnej obronie. No ale czy to się uda? Sprawdźmy dalej. Pogoniec c7, bardzo ładny ruch, tutaj Magnus też zagrywa f4. Próbuje na jednej, z jednej i z drugiej strony Tutaj ogarnąć przeciwnika. Król c8, pionek wybił. No końcem za bardzo nie wolno, bo po prostu wisi pionek na g7, więc pionek wybił na e5 i wieża dała szacha. No, oczywiście w tej sytuacji. Zamiast wieża A8 można próbować sztuczek pod tytułem goniec na B6. Jeżeli goniec zbija, no to wieża A8 i e, prosta sprawa, zbijamy wieżę. E, no ale wiadomo, że w tej sytuacji po goniec B6 goniec D8 jeszcze jest obroną. No i po wybiciu na przykład e, wieża by wybiła, wieża mogłaby zbić pionka. Ja się trochę dziwię mistrzowi świata, że nie poszedł na ten układ. Jest to pozycja. E, Wydaje mi się, że wygra na białych, no bo jest pionek więcej, bardzo aktywna wieża. Jedyny mankament to to, że ten pionek C4 jest dosyć y, taką groźną bronią y, na jakąś taką typową kontrę. Powierzchnia F8 trzeba było pewnie jeszcze się troszkę napocić, ale y, myślę, że Mistrz Świata tutaj dałby radę. Dziwię się, że tak nie zagrał. Może miał coś innego w planach. W każdym razie, zagrał wieża A8. No i teraz goniec B8 w tej sytuacji. No jak goniec A7 w, tej, w tym układzie, to król B7 tu się wszystko broni. Jest to pozycja wtedy remisowa totalnie. Wieża zagrała na A5. No, i Magnus tutaj coś próbuje. Król B7 dosyć szybko będę teraz przestawiał, bo posunięcia są względnie proste z jednej i z drugiej strony. To znaczy, względnie łatwe, jak na ten poziom. Oczywiście, wieża C8 zdążyła tutaj zagrać. B6, o! No, ładny klin tutaj zasadzony. I tak patrząc wizualnie na te pozycje, to białe wygrywają. Nie ma tu wielkich chyba filozofii w tej sytuacji. Ale wieża F8 próbuje łapać tutaj aktywność. Dlatego też Magnus wraca wieżą, nie wpuszcza wieży w ogóle na pola f1, f2, f3, f4, f5. W tym wypadku wieża f6. Ładnie wieża się przygotowuje tutaj do ataku na przykład na pionka g2. Tudzież można próbować grać c5 i tutaj próbować też atakować. Zawsze wieża też na d6 może bronić. W zasadzie jak wieża d1, to wieża d6. No i tutaj czarne myślę, że będą próbowały po prostu bronić pozycji. g3, nastąpiło h5. Król D2, wieża dała szacha, no więc król wrócił na C2, bo jak zagrałby na E2, no to wieża wchodzi na D3, i tutaj mogą być problemy. Dlatego też wieża z powrotem na F6, goniec C5. H4 nastąpiło, i tutaj należało pewnie się chwilę zastanowić i po prostu wziąć pionka na H4. Pionek w ogóle zagrany przez czarne na h4 ma na celu przede wszystkim właśnie jak białe wybiją to wieża na f4 i tu jest atakowane i tu jest atakowane, ale pamiętajmy, że aktywność białymi też możemy łapać na linii g. Jakby nie było pionka c4 to czarne na pewno, by, białe by tak na pewno grały, bo ten król po zawsze szachu na f2 ma opcję ucieczki. W tym wypadku nie może ruszyć na trójkę, więc no pewnie Magnus dlatego też próbował grać wieża d1. Pionek wybił na g3, pionek wybił na g3, wieża g6 z obroną i z atakiem. Bardzo ładnie czarne ustawiły wieże takiej fajnej, aktywnej konfiguracji, no bo wieża jakby zagrała na f7, to troszkę pasywniej, ale mimo wszystko na linii by stała dobrze, ale na g6 stoi jeszcze lepiej, bo jeszcze jest atak na pionka. No szach na d7, król zagrywa na a6, wieża d8 na gońca, król wraca. Dlaczego by nie? I goniec f2 z obroną pionka, wieża f6, Goniec E1, tutaj G6 nastąpiło, goniec D2, no Magnus próbuje tu swoich sztuczek, Pionka zbić nie wolno, bo cały czas tu wisi goniec, teraz goniec zagrywa na D6, znowu goniec zagrywa na E3. Posunięcie C5, no właśnie. E, twarda obrona i przesunięcie się tutaj, e, przesłonięcie gońca z pionkiem, więc ten pionek jest do wzięcia, moi drodzy. G4 e, król konsumuje i wieża zagrywa na 8. Pozycja trudna do wygrywania białymi. Jest pionek mniej. Ten pionek nie ma znaczenia ogromnego, jeżeli chodzi o uzyskanie remisu na przykład białym kolorem, absolutnie, e, więc no. Pytanie brzmi, czy Magnus wygra te partie, czy wyciśnie. Król zagrywa na c6 i y, g5 nastąpiło. Król d7, ładne wtrącenie, trzeba przyznać, bo jak tutaj, to tutaj i to czarne mogą próbować wygrywać, no więc wieża zagrywa na a8, wieża f3, król d2 prawdzie zobaczcie, król jest bardzo blisko pionków, goniec broni na g5, wieżą ciężko się dostać do pionka e4, więc teoretycznie tutaj białe są bezpieczne i próbują wieżą też jakoś aktywnie pograć. Król e6 nastąpiło, wieża a6, no jakieś tutaj sztuczki już na c5 grożą, więc król wrócił, szach na a7, król f8. Wieża A4. No próbuje tutaj Magnus skosić pionka. Goniec E7, ale zauważmy, że właśnie ten pionek też jest atakowany. No ale co zrobić? Trzeba bić na C4. Wieża G3. Goniec zbił na C5. Magnus, przepraszam, no mocniej nie było bicia na C5, tylko wieża zbiła na G5. Magnus przechodzi do takiej pozycji no, wieżówki. No i ta wieżówka wygląda jak remisowa wieżówka. Goniec B4 jeszcze zostało zagrane. Tutaj szach nastąpił. Król D3. Szach kolejny. Król C2. No i goniec wybił na B4. To jest kwestia dobrego przeliczenia wieżówki. Tutaj pionek zabił na B4. To jest słuszne, bo jeżeli pionek jest jeszcze dalej od czarnego króla, no to lepiej. No i teraz król oczywiście się zbliżył. Pionek B5 poszedł do góry. Wieża F3 zawsze opcja obrony. Wieża C5 z atakiem. No to tutaj król D6. Wieża D5 szach. Król E6 blisko pionka. Wieża D8. Pamiętajmy, że jak ten pionek będzie zasuwał, to ten pionek też będzie zasuwał do pola przemiany. Król E7, wieża G8, Król D6. No i wieża zbiła tutaj pionka. Ale król złapał na tyle dużą aktywność, że przybliżył się do pionka B5, ale B6 nastąpiło. Wieża F7 z obroną. Cały czas jest kontrola. Tutaj blisko jest król też centrum. Wieża E6, król D4, król B3, wieża F1, król A4, bicie na e 4 nastąpiło, wieża D6. Ja tak mocno się tej końcówce też już tutaj nie przyglądałem, bo to są naprawdę dosyć proste posunięcia. Tutaj. Ciężko też uzyskać przewagę jednym i drugim kolorem. Król A5, król F3, wieża dała szacha jeszcze. Tutaj na F6, król G3, magnus próbuje, wieża F5, E4, wieża B5. No, jakby była wymiana, no to tutaj jeszcze są szanse dla białych. Jest szach, król B4, wieża A8. Już teraz pasywna obrona, bo ten pionek również ucieka, król jest blisko. Król zagrał na C3, E3 nastąpiło, król D3. Król F4, B7, wieża B8, przepraszam na mocniej, wieża dała szach, na D8 to jest lepszy ruch zdecydowanie odpędzający króla, król zagrywa na E2 i wieża teraz zagrała na B8, wieża B4 szach i król E5, moi drodzy, król wybił na E3, to nie szkodzi, bo król czarny się zbliża do pionka, król D3, król C6, król C4, wieża zbiła i w tej sytuacji nastąpił remis po 84 posunięciach no, więc widzimy, że zadanie Magnusa się trochę oddaliło. Wielki sukces przeciwnika Carlsena i tutaj myślę, że zadanie będzie ciężkie. W tym momencie nagrywania tego materiału Magnus traci jedno oczko w całej tutaj swojej ostatniej grze. Zobaczymy, jak mu będzie szło. Dzięki serdeczne za oglądanie. Piszcie, czy Magnus dobędzie 2,900 w swojej karierze. Pozdrawiam, cześć.